Rafles, dżentelnem włamywacz. Ernest William Hornung. Dar cesarza. Czyta Jacek. Rozdział pierwszy. Kiedy król Wysp Kanibalskich sprzeciwił się królowej Wiktorii, a jeden z europejskich monarchów pogratulował mu tego wyczynu. Powodując istną sensację dziennikarską, oburzenie, jakie fakt ten wywołał wśród obywateli Anglii, było co najmniej tak wielkie, jak ich zaskoczenie, albowiem należy sobie uświadomić, że tego rodzaju wydarzenia nie były wówczas jeszcze tak powszechne jak dzisiaj. Ale kiedy się okazało, że do gratulacji, dla podkreślenia ich serdeczności, miał jeszcze dojść bardzo cenny podarunek, zaczęto przypuszczać, że zarówno Biała, jak i czarna koronowana głowa straciły jednocześnie rozum. Prezentem była bezcenna perła, wycięta przed laty rapie, rem brytyjskim z naszej polinezyjskiego Boszka, ofiarowana następnie przez ówczesnego brytyjskiego monarchę europejskiemu władcy, który teraz korzystał z okazji, by zwrócić ją jej prawowitemu właścicielowi. Incydent ten byłby prawdziwym zrządzeniem losu dla prasy. Gdyby zdarzył się w kilka tygodni później, ale i teraz, w czerwcu, gazety codzienne zasypane były wstępniakami, listami do redakcji i artykułami, drukowanymi tłustą czcionką. Da ile chronicie poświęciła połowę swojej literackiej kolumny czarującemu rysunkowi, przedstawiającemu stolicę wyspy, a nowe Palmaile w artykule wstępnym zatytułowanym Kalamburem poleciło rządowi zbombardowanie takowej i to tak, żeby na niej kamień na kamieniu nie pozostał. Ja pisywałem podówczas, być może, niezbyt dobre, ale za to uczciwe artykuliki i inspirowany tematem dnia skleciłem wcale nie najgorszy satyryczny wierszyk, który ukazał się na lepszym miejscu niż wszystkie moje dotychczasowe wysiłki publicystyczne. Odnająłem na pewien czas moje londyńskie mieszkanie i przeniosłem się do skromnego domku w miasteczku Times Ditton, pozorując tą nagłą miłością do rzeki. Pierwszorzędny wierszyk pochwalił Rafles, który mnie tego dnia odwiedził. Rozłożył się wygodnie w łódce, a ja wiosłowałem i jednocześnie sterowałem. Mam nadzieję, że ci porządnie zapłacili. Ani grosza! Bzdura, bany! Przecież gazety doskonale płacą. Poczekaj trochę, a zobaczysz, że przyślą ci czek. Nic podobnego, odparłem ponurym tonem. Muszę się zadowolić samym zaszczytem ukazania się w druku. Mam list od redaktora i są to jego własne słowa. Wymieniłem znane nazwisko owego redaktora. Czyżbyś się już upomniał o honorarium? Była to ostatnia rzecz, do jakiej miałem ochotę się przyznać, ale w rzeczy samej uczyniłem to. Popełniłem te zbrodnie. Napisałem do redaktora, żądając pieniędzy z tej prostej przyczyny, że ich naprawdę potrzebowałem. Jeżeli chcesz znać prawdę, dodałem, to znajduję się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rafleskiwał głową, jak gdyby dobrze o tym wiedział. To zachęciło mnie do zwierzeń. Powiedziałem mu więc, jak trudno jest być mało znanym wolnym strzelcem w dziennikarskim zawodzie i że obawiam się, że nie piszę ani tak dobrze, ani tak źle, żeby zdobyć sobie uznanie czytelników. Nieustannie poszukiwałem własnego stylu. Klecenie wierszy szło mi lepiej, ale za wierszy w ogóle nie płacili. Do pisania kroniki towarzyskiej lub osobistych napaści nie miałem zamiaru się zniżyć. Rafles wciąż kiwał głową ze zrozumieniem i wyrazem rozbawienia w oczach. Czułem, że myślał o innych rzeczach, do których, jak wiedział, zniżałem się bez wahania. Wiedziałem, co za chwilę powie. Znałem tę jego śpiewkę, słyszałem ją wiele razy, nie było powodu, żeby jej znowu nie powtórzył. Miałem, jak zawsze, gotową odpowiedź. Ale okazało się że Raflesowi znudziło się mówienie mi w kółko tego samego. Powieki mu opadły, zasłonił twarz gazetą, a ja skierowałem łódź pod czerwony ceglany mur Court. Więc nie dostałeś ani grosza za te twoje wierszyki? Odezwał się Rafles po pewnym czasie. To skandal. Są doskonałe, nie tylko kwawerses, ale również dlatego, że stapiają problem z krystaliczną jasnością i są przy tym krótkie i do rzeczy. Zapewniam cię, że dowiedziałem się z nich więcej o sprawie tej perły niż ze wszystkich artykułów na ten temat razem wziętych. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście istnieje perła wartości pięćdziesięciu tysięcy funtów. Stu tysięcy, o ile mi wiadomo, ale nie miałem do tego rymu sto tysięcy funtów szterlingów szepnął Rafles, nie otwierając oczu. Byłem znowu pewny, że wiem, co zaraz powie i po raz drugi pomyliłem się. Jeżeli rzeczywiście jest tyle warta krzyknął to byłoby szalenie trudno ją sprzedać. Perła to nie brylant, który można kroić. Ale bardzo Cię przepraszam, Bany, nie mówmy już o tym. Więcej nie wspominaliśmy tego dnia o podarunku cesarza, albowiem im pustsza kiesa człowieka, tym większa jego duma i za nic w świecie nie chciałem zrobić raflesowi propozycji, której się, w gruncie rzeczy, spodziewałem od niego. Teraz dopiero to zrozumiałem. Nie poruszaliśmy też tematu mojej apostazji, popadnięcia w cnotliwość, jak rafles nazwał mój stan ducha. To o nim rafles niby to zapomniał. W rezultacie byliśmy obaj raczej milczący, nieco skrępowani, trochę jak gdyby nieobecni. Widzieliśmy się po raz pierwszy od wielu miesięcy i kiedy żegnałem się z przyjacielem, gdzieś około godziny jedenastej wieczorem, wyobrażałem sobie, że rozstaje się z nim na dalszych kilka miesięcy. Lecz gdy czekaliśmy na peronie dworca na pociąg, zauważyłem, że Rafles uważnie mi się przygląda. Nie wyglądasz zbyt dobrze, bany, powiedział. Nigdy nie podobał mi się ten twój pomysł zamieszkania nad Tamizą. Przydałaby ci się zmiana otoczenia. Odparłem, że sam miałbym na to ochotę. Podróż morska dobrze by ci zrobiła. Albo zima feste. Moritz, a może uważasz, że lepsze byłoby Kan lub Cair? Zapominasz, mój drogi Ajot. O stanie moich finansów. O niczym nie zapominam, po prostu nie chcę ranić Twoich uczuć. Ale podróż morską mogę ci zafundować. Sam mam ochotę na małą przejażdżkę i zapraszam cię. Będziesz moim gościem. Spędzimy lipiec na Morzu Śródziemnym. Przecież masz mecze krykietowe. Do diabła z krykietem. Czy mówisz serio? Ależ oczywiście Pojedziesz ze mną? Bardzo chętnie z tobą zawsze. Po czym uścisnąłem mu rękę i pomachałem wesoło na pożegnanie w pełnym przekonaniu, że już nigdy nie powrócimy do tego tematu. Uznałem propozycję Raflesa po prostu za kaprys chwili Ale już wkrótce zacząłem marzyć o wyjeździe z Anglii Nie zarabiałem ani grosza. Z trudem utrzymywałem się z różnicy pomiędzy komornym, jakie otrzymywałem za moje londyńskie mieszkanie, a czynszem za tutejsze. Ale sezon letni zbliżał się ku końcowi, a w mieście czekali moi wierzyciele. Czy absolutna uczciwość była w ogóle możliwa? Kiedy miałem w kieszeni gotówkę, nigdy nie robiłem długów, ale wolałem już być dłużnikiem niż złodziejem. Rafles nie odzywał się oczywiście przez dłuższy czas. Minął tydzień i jeszcze kilka dni, wreszcie, a było to w środę wieczorem, zastałem w domu depeszy. Spędziłem ten dzień rozglądając się za Raflesem po mieście, po czym poszedłem z rozpaczy do jedynego klubu, do jakiego jeszcze należałem, i zjadłem samotną kolację. Odjeżdżam specjalnym pociągiem linii Norddeutscher-Lloyd z Waterloo w poniedziałek o dziewiątej dwadzieścia pięć. Sto poczekuje cię w Southampton na pokładzie ulana z biletami. List w drodze, brzmiał tekst depeszy. List rzeczywiście nadszedł. Napisany dość frywolnym stylem, pełen troski o moje zdrowie i przyszłość. Był niemal wzruszający w świetle naszych dotychczasowych stosunków i niemal całkowitego ich zerwania. Rafles pisał, że zarezerwował dwuosobową kabinę do Neapolu, że stamtąd pojedziemy na Capri, wyspy zjadaczy lotosów, że będziemy się wygrzewali na słońcu, by na chwilę zapomnieć o reszcie świata. Zaiste czarujący list. Nigdy nie byłem w Italii i Rafles cieszył się, że będzie mi mógł pokazać ten piękny kraj. Nic głupszego niż pogląd, że Italia nie jest odpowiednim miejscem na letnie wakacje. Zatoka napolitańska nigdy nie bywa piękniejsza niż latem. Nazywał ją poetycko opuszczoną, baśniową krainą i to bez powoływania się na autora cytatu. Powracając do prozy życia, wyraził nadzieję, że nie będę go podejrzewał o brak patriotyzmu za to, że wybrał niemiecki statek ale żadna inna linia nie oferuje takiego luksusu za tak nieduże pieniądze. Podejrzewałem, że ma jeszcze jakieś inne powody. Zarówno depesza, jak i list wysłane były z Bremy. Przypuszczałem, że Rafles wykorzystał swoje znajomości w miejscowych urzędach, by otrzymać duży rabat. Proszę sobie wyobrazić moją radość i podniecenie. Spłaciłem wszystko, co byłem winien w Times-Ditton, wycisnąłem niedużyczek z wydawcy małej gazetki i namówiłem mojego krawca na uszycie mi jeszcze jednego flanelowego ubrania na kredyt. Pamiętam, że zmieniłem ostatniego suwerena, by kupić pudełko sól liwanów dla Rafflesa. też serce moje było równie lekkie, jak moja kiesa, kiedy w słoneczny poniedziałkowy poranek, najpiękniejszy z całego tego podłego lata, Znalazłem się w pociągu, który pędził ku morzu. Z grupę podróżnych holownikiem na Southampton zawieziono holownikiem statek. Raflesa wśród nich nie było. Zacząłem się rozglądać za nim na dobre, kiedy zbliżaliśmy się do rufy Ulana, ale nie zauważyłem jego twarzy wśród licznych pasażerów, którzy oparci o burtę przyglądali się podpływającym towarzyszom podróży, a wśród rozlicznych rąk powiewających chusteczkami na nasze powitanie nie było jego ręki. Wchodziłem na pokład z ciężkim sercem. Nie miałem biletu, nie miałem pieniędzy. Nie znałem nawet numeru mojej kabiny. Z duszą na ramieniu zapytałem przechodzącego Stewarda, czy nie wie, czy pan Rafles znajduje się na liście pasażerów. Dzięki Bogu był. Ale gdzie? Tego Steward nie wiedział. Poza tym spieszył się. Jednym słowem trzeba się było udać na poszukiwanie. Nie znalazłem Raflesa na pokładzie spacerowym, nie było go w salonie, w palami siedział tylko mały krępy Niemiec z sumiastymi ryżymi wąsami. Nie zastałem go w naszej kabinie, do której w końcu dotarłem z rozpaczą w sercu, ale gdzie widok bagażu z plakietkami, na których widniało jego nazwisko, podziałał na mnie kojąco. Nie mogłem pojąć, dlaczego mój przyjaciel tak się przede mną ukrywa i obawiałem się, że przyczyny jego dziwnego zachowania się są niezbyt chlubne. A więc tutaj wreszcie jesteś. Szukam cię po całym statku. Mimo surowego zakazu wszedłem w końcu na mostek kapitański i tam właśnie zastałem A.J. raflesa, siedzącego na występie daszku. Pochylającego się nad leżakiem, na którym siedziała dziewczyna w białej spódnicy i marynarskiej kurtce. Była drobna, blada, miała ciemne włosy i bardzo piękne oczy. Tyle zauważyłem, zanim Refles zerwał się na równe nogi i obrócił gwałtownie w moją stronę. Spojrzał na mnie ze złością, ale po chwili przybrał wyraz twarzy człowieka niezwykle zaskoczonego. Skąd tyś się tu wziął, bany? krzyknął. Mów. Mamrotałem coś pod nosem, a rafle uszczypnął mnie mocno w ramię. Czy także jedziesz do Neapolu? To ci dopiero niespodzianka. Pan Nowerner, czy pozwoli pani przedstawić sobie mojego przyjaciela? Uczynił to mówiąc bez zająknienia, że jestem jego szkolnym kolegą, którego nie widział od wielu miesięcy, dodał przy tym taką ilość niepotrzebnych szczegółów, że ogarnęły mnie podejrzliwość i lęk. Wiedziałem, że rumienie się za nasobu i nawet nie wstydziłem się tego. Byłem do tego stopnia zbity z tropu, że nie próbowałem się maskować, czy wykręcać. Po prostu mamrotałem, powtarzając słowa Raflesa. Jednym słowem zachowywałem się jak dureń. Zobaczyłeś moje nazwisko na liście pasażerów i odnalazłeś mnie. Kochany bany. Może chciałbyś się przenieść do mojej kabiny? Dali mi dwuosobową na spacerowym pokładzie i boję się, że przydzielą mi kogoś obcego. Chodź, załatwimy to sochmistrzem. W każdym razie musimy się stąd wynieść, bo w budce sternika ukazał się właśnie jego pomocnik, a na mostek wszedł pilot. Kiedy schodziliśmy na dół, Zobaczyliśmy opuszczający nas holownik i machających chustyczkami pasażerów, żegnających go głośnymi okrzykami. Kiedy rozstawaliśmy się na spacerowym pokładzie z panną Werner, poczuliśmy pod stopami głuche, powolne pulsowanie maszyn. Nasza podróż rozpoczęła się. Nie zaczęła się dobrze. Póki byliśmy na pokładzie, rafle z sztuczną jowialnością pokrywał złość wywołaną moim nagłym pojawieniem się. Kiedy znaleźliśmy się w kabinie, zrzucił maskę. Idiota, wściekł się, znowu mnie wpakowałeś. Jak to? Zignorowałem słowo znowu, które miało wyraźnie obelżywy charakter. Jak to? Nawet kretyn zorientowałby się, że zamierzałem natknąć się na ciebie przypadkowo. To po co wziąłeś obydwa bilety? Na statku nie mają o tym pojęcia. Poza tym, kiedy brałem bilety, nie miałem jeszcze jasnego obrazu postępowania. W takim razie powinieneś mnie zawiadomić z chwilą, kiedy podjąłeś decyzję. Robisz plany, nie wtajemniczasz mnie w nie i spodziewasz się, że domyślę się jakimś cudownym sposobem. O co ci chodzi? Skąd mogłem wiedzieć, co tym razem wymyśliłeś? Moje argumenty przemówiły widać do Raflesa i to do tego stopnia, że nawet zwiesił nieco głowę. Tak, prawdę mówiąc, Bany, powiedział po chwili, po prostu nie chciałem ci tym razem w nic wtajemniczać. Bo wiesz, co ci powiem, zrobiłeś się na stare lata okropnie pruderyjny. Jego ton i fakt, że powiedział do mnie, Bany, przypomniały mi szkolne lata i udobruchały mnie ale miałem do niego jeszcze kilka pretensji jeżeli nie chciałeś pisać ciągnąłem to powinieneś skomunikować się ze mną w momencie kiedy znalazłem się na statku zapewniam cię że nie będzie dziury w niebie nie jestem takim świętoszkiem za jakiego mnie uważasz nie wiem czy było to wytworem mojej wyobraźni czy też rafles naprawdę się zawstydził jeżeli tak, to stało się to przez wszystkie długie lata naszej znajomości po raz pierwszy i ostatni, ale nawet dzisiaj nie mógłbym przesiąc, że tak było. Właśnie zamierzałem to zrobić, oświadczył. Miałem czekać w kabinie, aż się zjawisz, ale... Trafiło ci się lepsze zajęcie? Powiedzmy, że inne. Czarująca panna Werner. Jest tu rzeczywiście bardzo miła. Jak większość australijskich dziewcząt, zauważyłem. Skąd wiesz, że jest Australijką? Zdziwił się. Słyszałem przecież, jak mówiła. Jesteś wstrętny. Roześmiał się Rafles. Jej akcent nie jest gorszy od twojego. Jej rodzice to Niemcy. Szkołę kończyła w Dreźnie. Podróżuje sama. Ma pieniądze? Dajże spokój. Odparł i chociaż roześmiał się, zrozumiałem, że lepiej zrezygnować z tego tematu. No cóż, powiedziałem, nie sądzę, że to wobec panny Werner mieliśmy udawać, że się nie znamy. Masz chyba ważniejsze powody? Chyba tak. No to mów, że wreszcie. Rafle zrzucił mi dobrze znajome, przenikliwe spojrzenie. Uśmiechnąłem się w sposób, który go widać, uspokoił i przekonał, że coś mi zaczyna świtać. Przyrzeknij, że nie wskoczysz na holownik, żeby powrócić na ląd? Myślę, że nie. No dobra. Czy pamiętasz historię z Peru, o której napisałeś, ten wie? Przerwałem mu w pół słowa. Masz ją. Krzyknąłem, zalewając się mocnym rumieńcem, co ze zgrozą spostrzegłem w wiszącym naprzeciwległej ścianie lustrze. Jeszcze nie, powiedział Rafles spokojnie, ale będę ją miał, zanim statek zawinie do Neapolu. Jest więc na statku? Tak. Ale gdzie? Jak? U kogo? Mają pewien niemiecki oficerek, żółtodziup z sumiastym wąsem. Widziałem go w Palami. Tak, to na pewno on. Stale tam przesiaduje. Herr Kapitan Wilhelm von Heumann. Znalazłem jego nazwisko na liście pasażerów. Jest specjalnym wysłannikiem cesarza i wiezie ze sobą perłę. Dowiedziałeś się tego w Bremie? Nie, w Berlinie, od zaprzyjaźnionego dziennikarza. Wstydzę ci się przyznać, bany. Ale pojechałem tam specjalnie w tym celu. Wybuchnąłem śmiechem. Nie wstydź się. Robisz dokładnie to, o czym marzyłem w czasie naszej przejażdżki łódką. A więc marzyłeś o tym? Zdziwił się rafles. Teraz on udawał, że dziwi się, a ja, że jestem bardzo zawstydzony. Tak, przyznałem się, ten pomysł chodził mi po głowie, ale nie chciałem ci go proponować. Ale gdybym ci go wtedy przedstawił, wysłuchałbyś mnie? Oczywiście, że tak, odparłem, oczywiście, że tak. Wypowiedziałem te słowa bez przesadnego entuzjazmu i bez zapału, jakim w końcu mogła nie napawać perspektywa samej przygody, ale z umiarem i wstrzemięźliwością człowieka, który pragnął żyć uczciwie, ale poniósł klęskę. A ponieważ poruszaliśmy już ten temat, powiedziałem mu więcej. Opisałem kwieciście i szczegółowo moją beznadziejną walkę z samym sobą, moją nieuchronną klęskę, albowiem, daremne i beznadziejne są wysiłki człowieka o takiej przeszłości jak moja, mimo że nikt jej nie zna. Jest to stara jak świat historia złodzieja, który próbuje powrócić na drogę cnoty, zabieg przeciwny naturze i przeto niewykonalny. Rafles nie zgadzał się ze mną i moimi konwencjonalnymi poglądami. Słuchał tego wszystkiego, potrząsając sceptycznie głową. Ludzka natura, twierdził, jest jak szachownica, posiada zarówno białe, jak i czarne pola. Żaden człowiek nie jest ani całkowicie zły, ani całkowicie dobry. Takich spotykamy wyłącznie w staroświeckich powieściach lub sztukach. Jeżeli o niego, Raflesa, chodzi, to najchętniej przenosi się z jednego pola na drugie, przy czym zawsze woli jasne od ciemnych. Moje konkluzje uważa za całkowicie absurdalne, kropka apostrof było, nie było, bany, ale w końcu grzeszysz w dobrym towarzystwie. Nie przejmuj się głupimi naukami prawionymi przez moralistów. Wergiliusz był pierwszym i największym hipokrytą z nas wszystkich. Jeżeli idzie o mnie, to gotów jestem każdej chwili i to prędzej raczej, niż później, opuścić Awerno raz na zawsze. Może nie potrafiłbym się przedzierzgnąć w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wycofałbym się z wszelkiej działalności, osiadłbym gdzieś na stałe i prowadził do końca moich dni żywot uczciwego człowieka. Wcale nie wykluczone, że dochód z tej perły wystarczy na ziszczenie tych marzeń. W takim razie zmieniłeś zdanie i uważasz, że uda się ją sprzedać? moglibyśmy się zająć poławianiem pereł i po wielu miesiącach niepowodzeń, w przededniu decyzji o sprzedaniu szkunera, wyłowić ją z morza wraz z garścią mniejszych perełek. Najowisza opowiadano by sobie o tej historii jak Pacyfik długi i szeroki. Tak, ale najpierw musimy ją zdobyć. Czy ten, jak mu tam, oficerek jest bardzo przebiegły? Bardziej niż na to wygląda. A poza tym diablo bezczelny. W momencie, kiedy Rafles wypowiadał te słowa, zobaczyłem przez otwarte drzwi kabiny dziewczynę w białej spódniczce, a zaraz za nią wąsatego oficera. Czy jesteś pewny, że trzeba go będzie załatwić? Może zdeponował perłę u ochmistrza? Rafles stanął w drzwiach i zmarszczywszy brew, spoglądał za dziwnie niedobraną parą. Mój drogi chłopcze, czy myślisz, że wszyscy pasażerowie i cała załoga wiedzą o obecności cennego klejnotu na tym statku? Twierdziłeś, że jego wartość wynosi 100 tysięcy funtów. W Berlinie powiadają, że jest bezcenny. Wątpię, czy nawet kapitan wie, że von Heumann wiezie go ze sobą. Ale czy go rzeczywiście wiezie? Na pewno. W takim razie trzeba się będzie do niego zabrać. Rafles nie zareagował na moje słowa. Coś białego znowu mignęło w obramowaniu drzwi. Mój przyjaciel zrobił dwa kroki naprzód i przyłączył się na trzeciego do spacerującej pary. Rozdział drugi Nie wyobrażam sobie wspanialszego statku pasażerskiego niż Ufulan należący do linii Norddeutscher Lloyd, sympatyczniejszego kapitana czy uprzejmniejszych oficerów. Ale mimo to nienawidziłem tej podróży. Nie z powodu panującej na statku atmosfery czy pogody, która była wręcz monotonnie piękna. Napróżno szukać by przyczyny tego stanu rzeczy w mojej własnej duszy. Nie targały mną już wyrzuty sumienia, byłem zdecydowany na wszystko. Wraz ze skrupułami opuścił mnie również strach i mógłbym się cieszyć błękitem nieba i połyskliwą morską tonią tak, jak to czynił mój przyjaciel Rafles ale właśnie on był przyczyną mojego braku humoru. Rafles, ale nie tylko. Rafles i ta jego australijska panienka powracająca z Anglii ze szkoły. Nie mam pojęcia, co w niej widział. Chyba to samo, co ja, ale postanowił mnie widać trochę ukarać za to, że rozstałem się z nim na tak długo. Ignorował mnie całkowicie i poświęcał cały swój czas i uwagę od momentu, kiedy wyruszyliśmy z Southampton do chwili, kiedy dotarliśmy na Morze Śródziemne tej małej smarkuli. Byli nierozłączni. Kompletna bzdura. Spotykali się zaraz po śniadaniu i nie rozstawali się aż do 11 czy 12 w nocy. I przez cały ten czas rozlegał się jej nosowy śmiech albo jego cichy głos, szeptający jej słodkie słówka do ucha. Doskonale wiedziałem, że nie jest to poważna sprawa. Przecież było wykluczone, aby tak światowy mężczyzna jak Rafles, taki jak on znawca kobiet, była to cecha jego charakteru, której dotychczas nie opisywałem, gdyż wymagałoby to oddzielnego tomu, mógł poruszać jakiekolwiek poważniejsze tematy z tą głupiutką pensjonarką. Nie chciałbym za nic być niesprawiedliwy dla tego dziewczęcia. Miało pewne zalety. Jej oczy, na przykład. Były naprawdę piękne, wali jej opalonej buzi czarujący. Miała temperament, wspaniałe, godne po zdrowie i niezwykłą żywotność. Nie znajdę zapewne okazji, by zacytować jakiekolwiek wypowiedzi tej młodej osoby, na co zresztą z pewnością nie zasługiwały, To też zależy mi bardzo na tym, żeby opisać ją możliwie najsprawiedliwiej. Przyznaję, że byłem do niej w pewnym sensie uprzedzony. Prawdopodobnie po prostu dlatego, że przez nią coraz rzadziej widywałem mojego przyjaciela. Przykro mi, ale muszę przyznać, że nurtowało mnie coś w rodzaju zazdrości o raflesa. Ale to paskudne uczucie targało nie tylko mną. Zazdrość, ostra, paskudna, niegodna zazdrość pożerała kapitana von Heumana, który gapiąc się na mnie z ponad pozbawionych oprawek okularów, raz po raz poprawiał nieskazitelnie białe mankiety koszuli i nerwowo podkręcał wąsy. Powinniśmy się byli nawzajem pocieszać, ale nie zamieniliśmy ze sobą ani jednego słowa. Kapitan miał na lewym policzku długą szramę, pamiątkę z Heidelbergu, i nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że marzy o tym, by zawlec tam Raflesa i zafundować mu taką samą. Nie znaczy to bynajmniej, że rafles nie dawał heumanowi szansy. Przeciwnie, pozwalał mu kilka razy dziennie zbliżać się do małej Australijki, ale dla samej wyłącznie przewrotnej przyjemności rugowania go z gry, kiedy tamten był już pewien, że zaczyna robić na niej wrażenie. Zwróciłem mu uwagę na niewłaściwość jego zachowania i to na dodatek w stosunku do Niemca na pokładzie niemieckiego statku. Zobaczysz, że się narazisz, powiedziałem. Jeżeli, to tylko kapitanowi Heumanowi. Ale po co, skoro mamy go obrobić? Wiem, co robię. Gdybym się z nim zaprzyjaźnił, to bym dopiero zrobił głupstwo. Jest to stary zgrany złodziejski numer. Uspokoiłem się i nabrałem odwagi, byłem niemal zadowolony ale wciąż zdawało mi się, że Rafles zaniedbuje zasadniczą sprawę i wiedziony nagłym przypływem szczerości zwierzyłem mu się z moich obiekcji. Zbliżaliśmy się już do Gibraltaru i od wyjazdu Solen Trafles nie wspomniał ani słowem o naszym zadaniu. Teraz potrząsnął głową i uśmiechnął się. Mamy mnóstwo czasu, bany, mnóstwo czasu. Do przyjazdu do Genui nie możemy nic robić. Innymi słowy mamy spokój do niedzieli wieczór. Nasza podróż ledwie się rozpoczęła. Jesteśmy młodzi, używajmy życia, póki czas. Zjedliśmy kolację i przechadzaliśmy się po pokładzie. Rafles rozglądał się na wszystkie strony, po czym nagle ruszył stanowczym krokiem w stronę dziobu. Ja zaś poszedłem do palami, żeby usiąść w kącie, zapalić papierosa, poczytać i obserwować kapitana Heumana który zjawił się po chwili, usiadł pod przeciwległą ścianą i kazał sobie podać piwo. W okresie lata niewielu turystów wybiera się na Morze Czerwone. Ulan był prawie pusty, ale na jego spacerowym pokładzie znajdowała się bardzo niewielka ilość kabin, co tłumaczyło dlaczego zajmowaliśmy z Raflesem wspólną kabinę. Ofiarowano mi pojedynczą kabinę na niższym pokładzie ale odmówiłem, twierdząc, że czuję się dobrze wyłącznie na spacerowym. Rafles wbił mi w głowę, żebym się bardzo stanowczo uparł przy tym twierdzeniu. W rezultacie zamieszkaliśmy razem, nie budząc prawdopodobnie niczyich podejrzeń, ale też bezwidocznego dla mnie celu. W niedzielne popołudnie drzemałem sobie w najlepsze w dolnej koi, kiedy Rafles, który siedział na kanapie w samej tylko koszuli i spodniach, obudził mnie. Cóż to, mój Achilles wyleguje się w betach. A czy ma coś lepszego do roboty? Ziewnąłem, przeciągając się. Zauważyłem, że Rafles jest we frywolnym nastroju i usiłowałem dostroić się do niego. Ja, coś znalazłem. No tak, ale dla siebie. Widzę, że mnie rozumiesz, bany. Ale na dzisiejsze popołudnie odstąpiłem ją temu Durniowi. Mam inne zajęcia. Przerzuciłem nogi przez brzeg koi i usiadłem, zamieniając się cały w słuch. Okratowane wewnętrzne drzwi kabiny były zamknięte, kotara zasunięta, firanka Luku także. Wpłyniemy do Genui jeszcze przed zachodem słońca, powiedział. Wtedy zabierzemy się do roboty. Więc nie zrezygnowałeś? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Od tak dawna nie wspominasz o tej sprawie? Naturalnie, że nie. Po co psuć piękną podróż niepotrzebnymi rozmowami o interesach? Ale teraz nadszedł czas. Albo zrobimy to w Genui, albo wcale. Na lądzie? Nie, na pokładzie. Jutro wieczorem. Moglibyśmy załatwić to jeszcze dzisiaj, ale jutro będzie lepiej, na wypadek gdyby coś poszło krzywo. Jeżeli bylibyśmy zmuszeni użyć przemocy, to potem wskoczymy do rannego pociągu, a oni dopiero po wypłynięciu na pełne morze znaleźliby wonchę Umana zachloroformowanego albo martwego. Mam nadzieję, że nie martwego. Ja też mam nadzieję, zgodził się Rafles. Szczególnie, że wtedy nie trzeba by było uciekać, ale gdyby jednak do tego doszło, to najlepszy będzie wtorek. Bo tego dnia we wczesnych godzinach rannych statek musi wypłynąć w morze i to niezależnie od rozwoju sytuacji Używanie siły jest to dowodem potwornej niekompetencji. Znasz mnie od tylu lat Przypomnij sobie, ilu ludzi uderzyłem przez ten czas. Ani jednego o ile mnie pamięć nie myli. Ale zawsze jestem przygotowany na zgładzenie adwersarza, gdyby to okazało się konieczne. Zapytałem go, w jaki sposób zamierza wejść do kabiny Heumana bez zwrócenia na siebie uwagi, i chociaż panował półmrok, zauważyłem, że uśmiechnął się promiennie. Właś na moją koję, bany, a zobaczysz. Uczyniłem to, ale nic nie zwróciło tam mojej uwagi. Rafles podniósł rękę i stuknął w metalową kratkę wmontowaną w ścianę. Tuż nad jego posłaniem, wymiarów mniej więcej osiemnaście na dziesięć cali, stanowiła zamknięcie kanału wentylacyjnego. Oto nasze wrota do fortuny, oświadczył Rafles. Otwórz je, jeżeli chcesz, ale mało ci z tego przyjdzie, dopóki nie wykręcisz kilku śrubek. Wtedy będzie można wślizgnąć się do środka. Otwór wentylacyjny jest praktycznie nieskończenie długi. Zaczyna się nad łazienką oszklonym wylotem, a kończy na mostku kapitańskim. Musimy załatwić naszą sprawę w Genui, ponieważ podczas postoju statku w porcie nie ma na mostku warty. Naprzeciwko wylotu naszego wentylatora znajduje się ujście wentylatora kabiny Heumana. I tam trzeba będzie wykręcić kilka śrubek. Jest deska, na której można stanąć, żeby to zrobić. A jeżeli akurat ktoś spojrzy w górę? Jest to tak wysoce nieprawdopodobne, że możemy tego nie brać pod uwagę. Nie, nie możesz tam pójść, żeby się upewnić. Najważniejsze jest to, żeby nas nikt nie widział od momentu, w którym udamy się na spoczynek. Na pokładach zwykle dyżuruje kilku chłopców okrętowych i oni będą świadkami tego, że nie wysadziliśmy nosa z naszej kabiny. Najowisza. To będzie najbardziej tajemnicza kradzież wszechczasów. Pod warunkiem, że von Heumann nie spróbuje stawiać oporu. Oporu. O tym nie ma mowy. Pije zbyt dużo piwa, by mieć lekki sen, a nic łatwiejszego, jak zachloroformowanie śpiącego faceta. Sam to kiedyś zrobiłeś, chociaż może to nieładnie przypominać ci tamte okoliczności. Won Heumann będzie znokautowany od momentu kiedy wysunę rękę z wentylatora, wślizgnę się do jego kabiny po jego uśpionym ciele. Tak, drogi chłopcze. A ja? Ty będziesz mi podawał, co trzeba, będziesz nadstawiał ucha i ostrzeżesz mnie w razie niebezpieczeństwa. Poza tym będziesz mi udzielał moralnego poparcia, rzecz, do której mnie lekkomyślnie przyzwyczaiłeś. Jest to wielki luksus, bany, ale wierzaj mi że było mi szalenie trudno obejść się bez niego, kiedy kroczyłeś drogą cnoty. Powiedział jeszcze, że von Heumann z pewnością sypia przy zaryglowanych drzwiach, a on zamierza otworzyć je od środka i zostawić otwarte, a potem opisał mi kilka innych fałszywych śladów, jakie zamierzał pozostawić w czasie pobytu w kabinie. I to wcale nie dlatego, że spodziewał się długich poszukiwań. Kapitan z pewnością zawsze nosi perłę przy sobie. Prawdę mówiąc, rafles wiedział, gdzie i w czym ją trzymał. Oczywiście zapytałem go, jak zdobył te informacje. Odpowiedź jego stała się przyczyną niewielkiego i przelotnego nieporozumienia. To stara historia, Bany. Naprawdę nie pamiętam, z której pochodzi księgi, ale z pewnością ze Starego Testamentu. Niefortunnym jej bohaterem był niejaki Samson, a bohaterką Dalila. Spojrzał na mnie tak znaczącym wzrokiem, że nie było mowy o tym, bym mógł mieć jakiekolwiek wątpliwości. Więc śliczna australieczka zabawiła się w Dalile w bardzo niewinny i nieszkodliwy sposób. I wyciągnęła go na zwierzenia. Oczywiście. Wprowadziłem go w dobry humor, pozwalając mu wygrać na punkty, w związku z czym nie tylko opowiedział mi o swojej misji, ale nawet pokazał jej perłę. Amy? Ho, ho. A ona ci natychmiast wszystko wypaplała? Nic podobnego. Dlaczego tak źle o niej myślisz? Wyciągnąłem z niej te wiadomości z największym trudem. Jego ton powinien być wystarczającym ostrzeżeniem, ale zawiódł mnie instynkt. Nareszcie jednak odkryłem powód jego intensywnego flirtu i stałem przed nim kiwając głową i wymachując palcem wstrząśnięty prawdą, jaka mnie nagle olśniła. — Co za chytrus z ciebie! — krzyknąłem. — Teraz rozumiem. Jakiż byłem niedomyślny. — A jesteś pewny, że teraz już wszystko wiesz? Naturalnie. Przez cały tydzień zachodziłem w głowę. Nie mogłem pojąć, co cię tak ciągnie do tej małej. Nie przypuszczałem, że to była część twojej strategii. I myślisz, że to wyłącznie to? Oczywiście, mój przebiegły przyjacielu. Więc nie wiesz, że jest córką bardzo bogatego hodowcy bydła? Tyle jest bogatych kobiet. Które natychmiast wyszłyby za ciebie? A może mam ochotę na nowe życie? Może zachciało mi się karczować lasy, gnać bydło i szukać szczęścia w, w buszu? Ale chyba nie z dziewczyną o takim akcencie? Bany, krzyknął z taką złością, że cofnąłem się w obawie, że mnie uderzy. Ale nie zrobił tego. Więc myślisz? Że mógłbyś być szczęśliwy w Australii? Odważyłem się go jeszcze zapytać. Bóg jeden raczej wiedzieć, odparł i wyszedł, a ja zostałem sam, głęboko zdumiony wyrazem jego twarzy, tonem jego głosu i wątpliwą atrakcyjnością obiektu jego zainteresowań. Rozdział trzeci Ze wszystkich wyczynów sportowych Raflesa. Jakich byłem świadkiem? Najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym zarazem był z całą pewnością ten, który wykonał na pokładzie niemieckiego statku pasażerskiego ulan podczas postoju w Genuj. Wszystko poszło idealnie gładko. Wszystko było z góry przewidziane. Wszystko odbyło się dokładnie tak, jak Rafles zapowiedział. Na dole nie spotkaliśmy nikogo, tylko jacyś chłopcy okrętowi kręcili się po pokładzie. Mostyk kapitański był opuszczony. Było dwadzieścia pięć minut po pierwszej, gdy rafles zupełnie nagi z zatkaną kawałkiem waty flaszeczką w zębach i malutkim śrubokrętem za uchem wśliznął się nogami naprzód do otworu wentylacyjnego, znajdującego się nad jego koją. Dokładnie o pierwszej trzydzieści dziewięć powrócił, tym razem głową naprzód, z buteleczką wciąż między zębami, z tym tylko, że teraz watka wepchnięta była do środka, by zapobiec grzechotaniu niewielkiego, szarego, podobnego do fasoli przedmiotu, który leżał na jej dnie. Okazało się, że wykręcił i wkręcił kilka śrubek, zdjął drzwiczki wentylatora w kabinie von Heumana i przymocował je z powrotem. Za chwilę zrobił to samo i w naszej kabinie. Co do Heumana to wystarczyło, że Rafles przyłożył mu wilgotną wadkę najpierw do wąsów, a później do uchylonych warg żeby mógł spokojnie przejść ponad jego nieruchomym ciałem, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. A teraz leżał przed nami owoc tych zabiegów, perła wielkości laskowego orzecha, bladoróżowa niczym paznokiać wytwornej damy. Łup zagrabiony niegdyś przez kolonizatorów, dar europejskiego monarchy dla kacyka z południowych mórz. Napawaliśmy się jego widokiem. Naleliśmy sobie łyski z wodą sodową i wypiliśmy toast na cześć naszej zdobyczy. Była to wspaniała chwila. Spełniły się nasze najśmielsze marzenia i to z nawiązką. Pozostało nam już tylko ukryć klejnot, rafles wyjął go z oprawki i odłożył na miejsce, tak aby nie znalazł go najskrupulatniejszy nawet celnik i wysiąść z nim na ląd w Neapolu. Podczas gdy rafles zajmował się perłą, ja zacząłem się szykować do snu. Osobiście wysiadł, bym natychmiast, jeszcze nocą, tu w Genuj i uciekł jak najdalej. Ale rafles nawet słyszeć o tym nie chciał i to dla kilkunastu powodów, które niebawem miały okazać się słuszne. Wydaje mi się, że nic nie działo się do chwili, kiedy statek wypłynął w dalszą drogę. Ale pewny tego nie jestem. Trudno uwierzyć, że człowiek zachloroformowany podczas snu może obudzić się bez niesmaku w ustach, bez przykrego zapachu w nozdrzach, innymi słowy bez żadnych niemiłych objawów. A nasz przyjaciel von Heuman zjawił się na śniadaniu jakby nigdy nic w swoim niemieckim kaszkiecie na głowie i z mocno podkręconymi wąsikami. O dziesiątej byliśmy już pod pełną parą, ostatni włoscy urzędnicy, wszyscy szczupli i źle ogoleni. Zeszli z pokładu. Ostatni sprzedawcy owoców zostali oblani strumieniem wody przez chłopców okrętowych i klnąc w żywy kamień, wracali co sił w wiosłach na stały ląd. W ostatniej chwili zjawili się spóźnieni pasażerowie, jakiś siwobrody sknera, który nie wahał się opóźnić odjazdu wielkiego pasażerskiego statku i targował się o pół lira ze swoim przewoźnikiem. Wreszcie jednak wyruszyliśmy. Holownik odczepił linę i minęliśmy latarnię morską. Stanęliśmy z raflesem przy burcie i patrzyliśmy na nasze cienie, kołyszące się na zielonym, poprzecinanym białymi żyłkami, płynnym marmurze, obmywającym boki statku. Von zajął miejsce raflesa u boku małej Australijki, co było zgodne z planem mojego przyjaciela. Chodziło o to, żeby był zajęty przez większą część dnia. W ten sposób nieuchronna chwila odkrycia przez niego braku perły odwlekła się nieco. Dziewczyna nudziła się z nim i rzucała w naszą stronę niedwuznaczne spojrzenia, ale kapitan robił wrażenie zadowolonego. Rafles jednakże był ponury i niespokojny. Wcale nie wyglądał na człowieka, któremu się powiodło. Pomyślałem, że może martwi go perspektywa rozstania się z dziewczyną w Neapolu. Nie rozmawiał ze mną, ale nie pozwalał mi odchodzić od siebie ani na moment. Posłuchaj, bany, powiedział w pewnej chwili. Chciałbym cię o coś zapytać. Czy ty dobrze pływasz? Tak sobie. Zrobiłbyś dziesięć mil. Dziesięć mil. Roześmiałem się. Nie przepłynę nawet jednej mili. Przez większą część dnia będziemy płynęli w odległości jakichś dziesięciu mil od lądu. Słuchaj, no, o co ci właściwie chodzi? O nic. Tylko tyle, że gdyby coś się nie udało, to trzeba będzie popłynąć do brzegu. Pewnie nie umiesz pływać pod wodą? Nawet mu nie odpowiedziałem na to pytanie. Zresztą ledwo dotarło do moich uszu. Zimny pot zalewał mi czoło. Dlaczegoż miałoby się na mnie udać? Wyszeptałem, zdenerwowany. Czy zostaliśmy zdemaskowani? Nie. Więc dlaczego mówisz tak, jak gdyby stało się coś strasznego? Bo to nie jest wykluczone. Na statku jest nasz stary przeciwnik. Stary przeciwnik McKenzie. Co ty mówisz? Ten człowiek z siwą brudką, który wsiadł na statek w ostatniej chwili. Czy jesteś tego pewny? Absolutnie. Przykro mi tylko, że nie rozpoznałeś go od razu. Wyjąłem chusteczkę do nosa i otarłem sobie twarz. Teraz uświadomiłem sobie, że było coś znajomego w ruchach tego człowieka. Nawet jego siwa brudka miała w sobie coś sztucznego. A ja dopiero teraz to zrozumiałem. Rozejrzałem się dokoła, ale nie zauważyłem mak wśród pasażerów. To jest właśnie najgorsze. Rafles, jak gdyby odgadł moje myśli. Widziałem go dwadzieścia minut temu. Wchodził do kabiny kapitana. Ale co go tu sprowadziło? Może to tylko zbieg okoliczności? Może szuka zupełnie kogo innego. Rafles potrząsnął głową. Tym razem to chyba niedobra sprawa. Więc myślisz, że cię rozszyfrował? Obawiam się tego od wielu tygodni. I nic nie robiłeś. A co mogłem robić? Nie chcę skakać do wody, dopóki nie jest to absolutnie konieczne. Zaczynam żałować, że nie posłuchałem ciebie, bany, i że nie zeszliśmy ze statków w Genuj. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że Mac obserwował zarówno statek, jak i port. I to do ostatniego momentu. Dlatego się spóźnił. Podał mi otwartą papierośnicę, ale potrząsnąłem głową. Sam zapalił. Wciąż nic nie rozumiem, zauważyłem. Dlaczego Mac Kęzi miałby ci deptać po piętach? Przecież nie może chodzić o perłę. Która do wczoraj jeszcze znajdowała się na swoim miejscu. Jeżeli masz jakąś własną opinię na ten temat, to mów. Rzecz jest prosta Mak prawdopodobnie obserwuje mnie od listopada, kiedy nasz przyjaciel trawszaj wyślizgnął mu się między palcami Wskazuje na to kilka okoliczności. Nie jestem więc całkowicie zaskoczony tym, co się stało. Może mnie tylko podejrzewać Pewności mieć nie może. O znalezieniu przez niego perły mowy nie ma. Ale biorąc całą sprawę teoretycznie, to wiem, dlaczego się tutaj zjawił, i to tak dokładnie, jak gdybym siedział w jego skórze. Wiem też, jakie będzie jego następne posunięcie. Dowiedział się, że wyjechałem za granicę i zaczął się zastanawiać dlaczego? Dowiedział się o misji Iwonu Heumana, i wszystko stało się dla niego jasne. Pomyślał sobie, że nareszcie schwyci mnie na gorącym uczynku. Ale nic z tego, bany, zapamiętaj sobie dobrze, co mówię. Mak zrewiduje cały statek, wszystkich pasażerów, gdy tylko wykryta zostanie kradzież perły i nic nie znajdzie. A oto i nasz kapitan prosi tego durnia, von Heumana, do siebie. Za pięć minut wybuchnie piekło. Ale nic takiego się nie stało. Żadnego zamieszania, żadnych szeptań po kątach, żadnej rewizji pasażerów. Zamiast rozgardiaszu, złowieszczy spokój. Rafles był wyraźnie speszony. Było coś bardzo groźnego w tej ciszy. Nie wróżyła nic dobrego. Minęło kilka godzin, a Mackenzie nawet. Nie pokazał się na pokładzie. Ale w czasie obiadu najwidoczniej myszkował po kabinach, bo kiedy po spożyciu posiłku powróciłem do naszej i dotknąłem kołdry, zauważyłem, że jest ciepła. Ktoś bardzo niedawno siedział na niej i rozgrzał ją swoim ciałem. Instynktownie pobiegłem do wentylatora, otworzyłem klapę i zajrzałem do przewodu. W tej samej chwili z trzaskiem ktoś zamknął klapę na jego przeciwległym końcu. Odnalazłem raflesa. Proszę bardzo. Niech ją znajdzie. Czyżbyś ją wyrzucił za burtę? Jeszcze nie upadłem tak nisko, żeby odpowiadać na takie głupie pytania. Obrócił się na pięcie i odszedł. Widziałem go kilkakrotnie w ciągu popołudnia, oczywiście w towarzystwie panny Werner. Wykorzystywał widać ostatnie chwile pobytu na statku. Pamiętam, że dziewczyna wyglądała tego dnia bardzo ładnie i elegancko. Miała na sobie kostiumik z naturalnego płótna, które podkreślało czystość jej karnacji, oblamowany czerwonym jedwabiem. Wydała mi się dziś wyjątkowo ładna, szczególnie podobały mi się jej oczy. Po raz pierwszy przyjrzałem jej się uważnie. Miałem ku temu kilka okazji, albowiem spotkałem ich parę razy na pokładzie spacerowym. Bardzo zależało mi na tym, żeby ostrzec Raflesa przed grożącym nam niebezpieczeństwem, ale on unikał mojego wzroku tak starannie, że w końcu dałem za wygraną. Kiedy się wreszcie z nim spotkałem, było to w kabinie kapitana. Najpierw wezwali Raflesa. Wszedł uśmiechnięty i uśmiechał się wciąż jeszcze, kiedy ja się tam zjawiłem. Kabina była przestronna, jak przystało na kapitańską kwaterę. Mackenzie siedział na sofie, broda zwisała mu aż na wypolerowany stół. Przed kapitanem leżał rewolwer. Kiedy wszedłem, starszy oficer, który mnie wpuścił, zamknął za mną drzwi i oparł się o nie plecami. Poza tym w kabinie znajdował się jeszcze von Heumann. Nerwowym ruchem skubał wąsy. Rafles powitał mnie. Co za historia! wykrzyknął na mój widok. Pamiętasz tę perłę, która Cię tak fascynowała, Bany? Bezcenną perłę cesarza? Okazuje się, że została powierzona naszemu przyjacielowi panu von Heumanowi, który miał ją zawieść do Kamudle no i biedak gdzieś ją zapodział. Ergo, jako że jesteśmy Brytyjczykami, ci panowie uważają, że przywłaszczyliśmy ją sobie. Wiem to na pewno, wtrącił się Mackenzie, głaszcząc swoją brodę. Że poznajesz ten lojalny i wielce patriotyczny głos, roześmiał się Rafles. To nasz stary znajomy, pan Mackenzie ze Scotland Yardu. Dosyć tego, rozzłościł się kapitan. Oddajecie się w ręce sierżanta. Czy kazać was wziąć siłą? Zrobi pan, jak pan uważa, kapitanie, powiedział Rafles, ale proszę nas najpierw wysłuchać. Oskarżacie nas, panowie, o to, że włamaliśmy się do kabiny kapitana von Heumanna we wczesnych godzinach rannych w celu zabrania mu kosztownej perły. Otóż mogę udowodnić, że przebywałem w mojej kabinie przez całą noc i nie mam najmniejszej wątpliwości, że przyjaciel mój potrafi uczynić to samo. Oczywiście, że tak, powiedziałem oburzonym tonem. Moimi świadkami mogą być chłopcy okrętowi McKenzie roześmiał się, patrząc na swoje odbicie w blacie stołu, po czym potrząsnął głową. To bardzo sprytnie wymyślone, powiedział. I pewnie uszłoby wam, gdyby nie to, że zjawiłem się na statku. Przed chwilą obejrzałem przewody wentylacyjne i odtworzyłem sobie sposób, w jaki wykonaliście ten rabunek. No, panie kapitanie, szkoda pańskiego czasu. Pozwoli pan, że nałożę tym młodym wesołkom kajdanki i... Jakim prawem? Krzyknął Rafles głośno. Nie przypominam sobie, żebym go kiedykolwiek widział w stanie takiego podniecenia. Proszę nas zrewidować. Proszę przeszukać nasze bagaże, wszystko, co posiadamy. I nie ważcie się dotknąć nas chociażby małym palcem bez nakazu aresztowania. Nigdy nie odważyłbym się tego zrobić. Odparł Mackenzie z powagą i sięgnął ręką do kieszeni marynarki. Jednocześnie rafles sięgnął do swojej. Łapcie go za ręce, wrzasnął szkot. Wielki colt, który towarzyszył nam przez tyle nocy, ale nigdy nie wystrzelił. Spadł z łomotem na blat stołu i został w mgnieniu oka zabrany przez kapitana. Już dobrze, zwrócił się rafles do sierżanta. Proszę mnie puścić. Przyrzekam, że nic takiego się nie powtórzy. A teraz, McKenzie, pokaż nam pan nakaz aresztowania. A nie zniszczy go pan. Co by mi z tego przyszło? Pokaż go pan. Zarządzał rafles ponownie i detektyw uległ mu. Mój przyjaciel przeczytał dokument, zacisnął usta, uniósł brwi, po czym uśmiechnął się i zwrócił go detektywowi. No i co? Już pan zadowolony? zapytał McKenzie. Wcale zręczna bajeczka. Dobrze wymyślona. Moje gratulacje, McKenzie. Posłuchaj, bany, pomawia się nas o dwa włamania i kradzież naszej nika Lady Melrose. Co ty na to? Każda z tych spraw jest bardzo łatwa do udowodnienia. Szkod z zadowoleniem wsunął dokument do wewnętrznej kieszeni swojej marynarki. Dla pana też coś mam, zwrócił się do mnie. Trochę to krótsze, ale też dobre. Pomyśleć tylko, odezwał się kapitan oburzonym tonem, że mój statek został zamieniony w złodziejską melinę. To bardzo przykra historia. Będę zmuszony zakuć was i potrzymać w pace aż do przyjazdu do Neapolu. To niemożliwe, krzyknął Rafles. Mackenzie, niech się pan za nami wstawi. Jesteśmy w końcu rodakami. Co za wstyd przed załogą. Kapitanie, przecież Pan dobrze wie, że nie możemy uciec. Niech pan tę sprawę utrzyma w tajemnicy do jutra rana. Proszę, kładę tu wszystko, co mam w kieszeniach. Bany, ty też opróżnili swoje. Możecie nas rozebrać do naga i przekonacie się, że nie mamy przy sobie broni. Proszę tylko o jedno, nie nakładajcie nam kajdanków. Może rzeczywiście nie jesteście uzbrojeni. Zdenerwował się kapitan, ale chciałbym wiedzieć, co zrobiliście ze skradzioną perłą. Oddamy ją panu, zapewnił go rafles. Oddamy ją pod warunkiem, że nie będzie publicznego skandalu. Dobrze, ale też pod warunkiem, że zachowacie się jak należy. A teraz, gdzie jest perła? Na stole, przed pańskim nosem. Spojrzałem na stół, podobnie jak wszyscy, ale zobaczyłem tylko zawartość naszych kieszeni: zegarki, notesiki, ołówki, scyzoryki, papierośnice oraz rewolwery. Pan sobie z nas kpi, stwierdził Mackenzie sucho. Co panu z tego przyjdzie? Nic podobnego, roześmiał się Raffles. Wystawiam was tylko na próbę. Nie widzę w tym nic złego. Ale ja widzę. Dosyć tych żartów. Powiadam panu, że perła znajduje się na stole. Mackenzie otworzył papierośnicę i wysypał na stół papierosy. Raffles poprosił o pozwolenie zapalenia jednego, po czym oświadczył, że perła leży na stole znacznie dłużej niż papierośnica, a Mackenzie natychmiast chwycił colta i zajrzał do jego komory. Nie tam, nie tam, krzyknął Rafles, ale już jest trochę cieplej. Proszę sobie obejrzeć naboje. Mak wysypał je na dłoni i przyłożywszy każdy z nich do ucha, potrząsał nimi, ale bez rezultatu. Proszę mi je dać. W sekundę Rafles trafił na właściwy nabój, nagryzł go i szerokim gestem dłoni położył perłę cesarza na środek stołu. A teraz? Panie kapitanie, chciałbym pana poprosić o drobną przysługę. Wszystko jest w pańskich rękach. Przyznaję, że zachowałem się nie po dżentelmeńsku i gotów jestem zapłacić za to odpowiednią cenę. Mogę przeleżeć skuty w ładowni całą noc, jeżeli pan to uzna za konieczne dla bezpieczeństwa statku, ale przedtem pragnąłbym pana o coś prosić. O co? Kapitanie, zrobiłem znacznie gorszą rzecz. Mianowicie zaręczyłem się i chciałbym się pożegnać z moją narzeczoną. Myślę, że wszyscy byliśmy jednakowo zdumieni, ale jedynym z nas, który zdumieniu swemu dał wyraz, był von Heumann. Zaklął brzydko po niemiecku i gwałtownie zaprotestował przeciwko wszelkim pożegnaniom. Jednakże został przegłosowany i więzień otrzymał zgodę kapitana na spędzenie z narzeczoną pięciu minut. Kapitan i Mackenzie mieli stać w pewnej odległości od narzeczonych, ale wystarczająco daleko, by nie słyszeć ich rozmowy. Rewolwery mieli trzymać za plecami. Kiedy opuszczaliśmy kabinę kapitana, Rafles zatrzymał się na chwilę i chwycił mnie za rękę. To zagranie nie udało się, bany, ale trudno. Gdybyś tylko wiedział, jak mi przykro. Myślę, że nie dostaniesz dużego wyroku. Moim zdaniem powinni cię uniewinnić. Czy możesz mi wybaczyć? Rozstajemy się na wiele lat, może nawet na zawsze. Byłeś dobrym kompanem. Zawsze się doskonale spisywałeś. Byłeś bardzo dzielny w szczególnie trudnych momentach. Na pewno kiedyś, w przyszłości, gdy będziesz wspominał te czasy, nie pożałujesz swojej lojalności. Patrzał na mnie znaczącym wzrokiem. Zgrzytnąłem zębami i zacisnąłem pięści. Uścisnąłem silną i zręczną dłoń mojego przyjaciela po raz ostatni. Ta scena pozostała mi na całe życie w pamięci. Pamiętam ją w każdym szczególe pamiętam najmniejszy cień przesuwający się po słonecznym pokładzie. Statek sunął pomiędzy wyspami. Które znaczą drogę z Genui do Neapolu. Mijaliśmy właśnie LB płonącą czerwienią w promieniach zachodzącego słońca. Kabina kapitana wychodziła na prawą burtę spacerowego pokładu. Pokład był zalany słońcem, poprzecinany cieniami, niemalże pusty z wyjątkiem naszej grupy i dwóch stojących nieco dalej postaci. Jedną z nich był rafles. Zaręczyny z Australijką. Nie mieściło mi się to w głowie. Do dzisiejszego dnia nie wierzę, że tak było. A jednak stali teraz bardzo blisko siebie. Ich długie cienie sięgały niemal naszych stóp. Ich sylwetki rysowały się ostro na tle jaskrawego nieba, a za nimi ciągnęła się długa, migotliwa, pienista bruzda żłobiona przez nasz statek w ciemnozielonej wodzie. Nagle, chwila i stało się. Stało się coś. Co przez długie lata miało budzić w mojej duszy jakże mieszane uczucia. Nie byłem pewny, czy należało podziwiać postępek mojego przyjaciela, czy też go potępić. Rafles objął dziewczynę, pocałował ją i odepchnął od siebie z taką siłą, że zatoczyła się i o mały włos nie upadła. Nie trudno się było domyślić, co za chwilę nastąpi. Matruszył w jego stronę, ja za matem. Rafles skoczył za burtę. Zatrzymaj go, bany. Krzyknął Zatrzymaj go. Posłuchałem jego ostatniego rozkazu bez sekundy zastanowienia. Tylko dlatego, że pochodziło od niego. Zobaczyłem, jak podnosi ręce do góry, jak pochyla głowę, po czym jego smukłe ciało przecięło linię horyzontu, za którymi już zachodziło słońce. Skoczył do wody z precyzją i gracją, z jaką skacze się z trampoliny do basenu. O tym co działo się później na pokładzie. Nie mogę nic powiedzieć, bo mnie tam nie było. Nie zainteresuje też zapewne nikogo ani mój proces, ani kilkuletni pobyt w więzieniu, powiem więc tylko, celem zaspokojenia ludzkiego poczucia sprawiedliwości, że Sowicie zapłaciłem za moje uczynki. Jedną tylko rzecz chciałbym jednak opisać, mimo że wiem, iż nie wszyscy będą mi chcieli wierzyć, tylko tę jedną rzecz i na tym koniec skuto mnie i zamknięto w kabinie drugiej klasy, której luki wychodziły na prawą burtę, zupełnie jak gdybym był drugim reflesem. Tymczasem spuszczano na wodę szalupę z załogą, która miała poszukać na morzu mojego przyjaciela. Nie miało to oczywiście żadnego sensu, ale albo promienie zachodzącego słońca, odbijające się w wodzie, oślepiły wszystkich marynarzy, albo ja uległem halucynacji. Łódź powróciła, śruba statku zawarczała, a smutny więzień patrzał przez mały luk na roziskrzoną powierzchnię morza, które, jak sądził, pochłonęło raz na zawsze ciało jego przyjaciela. Nagle czerwona kula słońca zapadła za krawędź wyspy Elby, połyskliwa, pienista bruzda ciągnąca za statkiem pociemniała i albo mi się wydało, albo rzeczywiście tak było. Ale w połowie przestrzeni pomiędzy nami a Elbą zobaczyłem coś na kształt ciemnej niewielkiej kuli odcinającej się od szarych grzbietów fal. Już dano sygnał na kolację. Być może, że nikt poza mną nie wypatrywał już uciekiniera. Ja zaś to widziałem ową kulę, to traciłem ją z oczu, a ona to unosiła się to opadała, by od czasu do czasu całkowicie zniknąć pod wodą i za chwilę wyłonić się z bezkresnej, mętnej toni. Przez cały ten czas posuwała się jednakże dość rytmicznie naprzód, w kierunku Czerwonej Wyspy, a upstrzone złotem i purpurą niebo powoli ciemniało. Zanim zdołałem zorientować się, czy była to rzeczywiście ludzka głowa, czy też coś innego, noc pochłonęła wszystko. Koniec. Czytał Jacek.